Thank you. Hej, z tej strony Łowca Much i witam Cię serdecznie na moim kanale. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, które zadaje sobie chyba każdy kolekcjoner. Za jakie grzechy te figurki są tak pieruńsko drogie? Tak, tak, ja sama przewaliłam ostatnio 180 zł za ten kawałek plastiku. Wprawdzie kawałek ładny i wysokiej jakości, co nie zmienia faktu, że jak pokazałam znajomym ceny tego typu modeli, to tylko się popukali w czoło. Ja sama, jako dziecko wierna wyznawczyni jakże prestiżowego szlejch, który był dla mnie punktem odniesienia, spodziewałam się zobaczyć ceny co najwyżej trzy razy wyższe. Taki był mój zakład. To gdybym miała krzesło, to bym z niego spadła. Ale nie mam, więc musiałam zbierać ceny z ziemi. Ale i tak kupiłam. Hmm, zaczyna mi odbijać się starość. I to właśnie zainspirowało mnie do poszukania głębszego sensu w tym, ile płacimy za nasze koniki. A myślę, że wszyscy zgodzimy się, że jest to niemało. Od niepozornych 15 zł za malutkiego zierbaczka baszkir curly ze szlejch, aż po ponad 1000 zł za wyścigów kierowując z Brejera. Najdroższy model konia w historii, również Brejer o imieniu Alborozo w 2019 roku został sprzedany podczas aukcji na specjalnych targach Brejer Fest za bodajże 22 tysiące dolarów. Dolarów! Za tyle moglibyście kupić 3 albo nawet cztery żywe, w pełni sprawne i zdrowe konie do małego sportu. Skąd takie ceny? Bo przecież Hello! 200 zł za pojedynczą figurkę koinka do łapania kurzu na półce, która zdaje się rysować od samego patrzenia? Czy tylko mi wydaje się to dość dziwne? W dodatku na rynku jest trochę no-nameów, chińskich podróbek. Chociaż to zjawisko nie dotyczy bardziej prestiżowych firm, a głównie szlejch podobnych, to różnią się tak naprawdę szczegółami, a kosztują mniej, więc lajkowi ciężko się połapać i właściwie się opłaca. Mimo to oryginalne modele niezmiennie cieszą się dużą popularnością. Wiadomo, że im coś większe, tym droższe. Ta reguła sprawdza się wszędzie, ale, żeby pomiędzy dwoma końmi w prawie tej samej skali, o podobnym stopniu kunsztu artystycznego, w idealnym stanie, była różnica około 60 zł? Sama kiedyś zainteresowałam się jednym z modeli w stanie surowym, na kasę oczywiście, i próbowałam go wycenić na podstawie wyglądu. Dałam coś blisko 200 zł. Nieźle palnęłam, bo pochodził od zagranicznej artystki i był wyceniany na minimum 500. Jak to się dzieje? Figurki koni, mimo że zazwyczaj są skierowane do młodszych odbiorców, stoją na równi z zegarkami Rolexa czy naszyjnikami z Brylandu. Są to dobra luksusowe, na które z założenia nie każdy może sobie pozwolić. Całkiem szczerze, tu chodzi o prestiż. Prześcigamy się w liczeniu naszych kolekcji, przygotowujemy dla nich specjalne półki, podnoszą one w jakiś sposób naszą rangę w oczach innych. Ba, im droższy model, tym chętniej go kupujemy i chwalimy. Jest popyt, jest i podaż, i cena w tym sektorze może wzrastać praktycznie w nieskończoność. Tak działa rynek. I właściwie na tym moglibyśmy poprzestać, kończąc z filmem krótkim, acz banalnym spostrzeżeniem: za luksus trzeba płacić. Ale my zgłębimy jeszcze sam proces powstawania figurki, która ma nie mniejsze znaczenie. Na przykład surowce: konie Breyer są wykonane z grubej warstwy bardzo mocnego, twardego tworzywa sztucznego, jakim jest odsan nie chcę sobie wyobrażać, ile kosztowałyby i ważyły trady, gdyby przy tak wysokiej jakości plastiku nie były puste w środku. Za to Schleich czy może używają bardziej zwyczajnych mieszanek plastiku, jak ABS, TPE czy PVC. Kolejną istotną kwestią jest malowanie, czyli sam stopień spomplikowania maści oraz sposób, w jaki figurki uzyskują ostateczny kolor. W większości znanych firm każdy pojedynczy model jest ręcznie malowany. Domyślacie się pewnie, jak wiele wysiłku i czasu trzeba w to włożyć. Zwłaszcza jeżeli oglądaliście już moje vlogi z malowaniem customów. No i firma musi jeszcze wygospodarować godziwą zapłatę. A ja wam pozwalam się wyzyskiwać za darmo. Sama dawka realizmu i kursu artystycznego modeli, jaką oferuje firma, decyduje oczywiście o cenie. Zupełnie inaczej patrzymy na taki kanciapy szlejch, a na rzeźby brejer, który z łatwością można pomylić na zdjęciach z prawdziwymi zwierzętami. Doliczcie jeszcze ilość szczegółów, np. kasztany, strzałki, zaznaczone żyłki i mięśnie na koniu. To wszystko podnosi nam koszty produkcji i przekłada się na ostateczną wyższą wartość. Warto też przyjrzeć się historii i specyfice danej marki. Friedrich Schleich założył firmę z jego nazwiska już w 1935 roku, będąc właściwie pionierem w dziedzinie produkcji modeli koni, jednak typowo dla dzieci. Firma Brayer powstała w 1950 roku. Od początku skupiała się na potrzebach kolekcjonerów i ma ugruntowaną pozycję na rynku. Safari LTD wskoczyła na rynek w 1982 roku, zaś kolekta gdzieś około 2007 nie znalazła starszych modeli. I pomimo generalnie wyższej jakości prac, kosztujemy. Mniej niż safari. To jest Adios wyrzeźbione w 1969 roku przez Krisa Hesa, a to Barbaro z 2007 oba tej samej firmy. Który będzie droższy? Adios! Wow, wiem, to było trudne. W każdym razie nie zapominajmy jeszcze o prestiżu, który wiąże się głównie z rzeszą kolekcji z limitowanych serii, niedostępnych w danym kraju i tych rok w rok wycofywanych z produkcji. Na przykład kolekcja Deluxe, Model Vintage czy wszystkie copperfoxy, tutaj osobliwie ze względu na zamknięcie całej firmy. Swoją wyjątkowość zawdzięczają właśnie niewielkie ilości wydanych modeli. Im mniejszy nakład, tym większy w przeliczeniu na model koszt produkcji. Zwykle są produkowane na potrzeby konkretnej grupy osób lub eventu. Przez to zdobycie akurat tego ukochanego się o wiele cięższe, ale równocześnie bardziej ekskluzywne. W przypadku Breyera na przykład w cenę wlicza się jeszcze specjalne opakowanie z opisem wzorca modelu, które dla korekcjonerów stanowi integralną część zakupu i jego brak automatycznie obniża potem wartość konia. Lecz nie wszystko stracone! Modele można znaleźć taniej. Ja obowiązkowo przeglądam najpierw platformy typu Alix, Allegro, eBay, na tym ostatnim trzeba tylko zbytnio się nie emocjonować i uważać na horrendalne koszty wysyłek zagranicznych. Warto też zajrzeć na grupy Facebookowe zrzeszające kolekcjonerów także w celu sprzedaży i wymiany końków. Trzecia opcja to kupowanie modeli, które nie są w idealnym stanie: posiadają parę rysek, może gdzieś odłamaną końcówkę, ale nie ujmuje im to zbytnio urody, lub nawet tak zwane body, czyli figurki, które naprawdę widziały jeszcze przed dni, a szczególnie interesują ludzi zajmujących się customami. No właśnie. Oddzielną kategorię drożyzny stanowią arki i cmki, tudzież customy. Ale łowco, jakie arki? żenowego? W skrócie Artist Resins to odlewy z żywicy poliuretanowej. Ceny mocno się tu wahają w zależności od ilości zmian, włożonej w nie pracy i materiału wyjściowego. Wiadomo, że brejer będzie droższy niż szlej, a z kolei przebije go rzeźba żywiczna. Najpopularniejsza modyfikacja to częściowa lub całkowita zmiana maści, etching, czyli zeskrobywanie z modelu fabrycznej farby i tworzenie w ten sposób różnych ład i odmian, wyginanie na gorąco i moherowanie, czytaj, doklejanie włosia z moheru. Niektórzy bawią się w poważniejsze transformacje, jak dodawanie zmarszczek, korekty pysk. Nowe uszy, czy nawet całkowita zmiana pozy konia. Określamy je jako drastiki i potrafią osiągać w sprzedaży iście astronomiczne sumy. Możemy śmiało założyć, że custom jest co najmniej dwa razy droższy niż oryginał. Na przykład mojego tarantowatego wałacha ze Schley, który w oryginale nawet jako wycofany model kosztuje maksymalnie 50 zł, wystawiłam za 130, ale zapewniam Was, że to uczciwa stawka. Każdy, kto kiedykolwiek próbował przemalować modele, przyzna mi rację. Często widzimy jedynie gotowy produkt. Bardzo łatwo jest wyliczać co do grosza, ile artysta wydał na fizyczne materiały, ale nie przyjdzie nam do głowy, że największym wydatkiem jaki ponosimy są po prostu godziny ciężkiej pracy nad modelem. Zwłaszcza na początku, na etapie nauki, który wiąże się z hektolitrami potu, farby i kilogramami zużytej gliny, które poszły do śmieci razem z nieudanymi planami. Miesiące ćwiczenia ręki, analizowania, wypróbowania nowych metod i dodawania szczegółów. Jeżeli oglądaliście resztę moich filmików, a jeśli nie, to upewnijcie się, że daliście już tutaj lajka i zasubskrybowaliście kanał, by automatycznie otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach doskonale wiecie jak wiele wysiłku szalonej dokładności i namiętności wymaga każdy taki projekt zaczyna się od wybrania odpowiednich zdjęć maści w przypadku modeli fantastycznych zazwyczaj szkicowania doboru właściwych farb i pigmentów nawet najprostsze maści potrafią stanowić niezłe wyzwanie Potem przechodzimy do żmudnego nakładania kolejnych warstw koloru i cieni, czasami rysowania włosek po włosku, dla uzyskania realistycznego efektu, na przykład u dreszy, aż po detale, które stanowią znów kilka dodatkowych godzin. cizny, tarantowatości czy te kochane przez nas jabłka to także dodatki wymagające sporo wysiłku. I rzecz jasna, jedno maleńkie potknięcie może zrujnować całość w ułamku sekundy. W cynkach stoma dostajecie całą tę moją wiedzę i pasję. Jeżeli chodzi o arki, zwykle są sprzedawane w surowym stanie, czyli niepomalowane. Za taki model zapłacimy średnio 250 dolarów, co słusznie może wydawać się absurdalne, bo w cenie dobrego customa dostajemy konia, w którego wykończenie trzeba jeszcze włożyć sporo czasu i pieniędzy. Więc o co chodzi z tak wysoką ceną? -Oczywiście koszt produkcji, który zazwyczaj odbywa się w prywatnych pracowniach niezależnych artystów. Wprawdzie sam proces nie różni się zbytnio od tego, co przychodzą modele plastikowe. Sekret tkwi w materiale i fakcie, że wszystkim zajmuje się tylko jedna osoba. Kiedy rzeźwiarz ma już gotowy prototyp modelu, ma dwa wyjścia: albo sam zrobi odlew, albo zejść do profesjonalnej firmy odlewniczej. W obu przypadkach musi zainwestować dużo pieniędzy, i w obu nie ma gwarancji, że te pieniądze się zwrócą. Do tego zazwyczaj sprzedawane są w ograniczonych ilościach. Samo tworzywo, jakim jest żywica Letonowa ma tę przewagę nad plastikiem, że w odlewie nie umknie nam wiele szczegółów. Dlatego Arki cieszą oko mnóstwem drobnych detali, których nie posiadają filmowe figurki. To też przekłada się na dodatkowe dolary. Przede wszystkim pamiętajcie, że te konie są jedyne w swoim rodzaju, one of a kind. Nie znajdzie się drugiego takiego na całutkim świecie, są po prostu niepowtarzalne. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Wam trochę ten temat i łatwiej będzie Wam przełknąć cen nowych modeli. Zapraszam też do dalszej dyskusji w komentarzach. I zanim stąd uciekniecz! Chciałabym powiedzieć, że niedługo będzie więcej filmików z malowania. Potrzebuję tylko trochę czasu, bo to też nie jest tak, że skończę custom i juhu! Od razu lecę na YouTube go wstawiać. Samo przygotowanie scenariusza, składanie wideo to też jest kawał roboty, dlatego ostatnio oddaję takie luźniejsze filmiki. A jeśli ten materiał się spodobał, nie zapomnijcie też kliknąć łapeczki w górę i subskrypcji. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku.